Witajcie, kochani. Cytat dnia. Howard Thurman. Nie pytaj siebie o to, czego potrzebuje świat. Pytaj siebie, co cię ożywia, a później ruszaj i rób to. Albowiem to, czego potrzebuje świat, to ludzie, którzy stali się żywi. Gdy kiedyś patrzyłam na ten cytat, myślałam sobie, wow, moje marzenia mnie przerastają. To, co mnie ożywia, jest niemożliwe do spełnienia. Często myślałam tak, bo drzemało we mnie też przeświadczenie, że jeżeli na tym nie zarobię, to po co w ogóle zaczynać? Tak myśleli wszyscy dookoła mnie i tak też myślałam ja. Dziś wiem, że marzenia nie są do końca po to, by na nich zarabiać, a raczej po to, by je spełniać. I też wiem, że jeżeli w nie zainwestujemy, tak jak w każdy dobry biznes, to nie ma takiej siły, żebyśmy na nich nie zarobili. Zarobi na tym, na naszych marzeniach nasz umysł, nasza dusza i zarobi też nasza kieszeń, ale najpierw musimy zainwestować miłość, zaufanie, determinację. Podchodzimy często do życia i do naszych marzeń tak jak do słonia, którego musimy zjeść. Jest on wielki, często nas przeraża. Jednak wiemy, że żeby zjeść słonia, musimy zacząć kęs po kęsie. Więc tak samo podejdźmy też do życia, do naszych marzeń, krok po kroku, z miłością, zaufaniem i determinacją, a nie ma takiej siły, żeby się nie spełniły. Kocham.